got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Cześć, czołem, moi drodzy. Witam was w kolejnym odcinku z Skyrima. Słuchajcie, trochę tutaj zwiedzałem, chciałem sobie porobić, wiecie, zdjątka do miniaturki. No i jak widać po mojej facjacie, jestem ogolony i uśmiechnięty. No wiadomo, czemu jestem uśmiechnięty. Ano dlatego, że moja piękna żona wróciła. Tak? Córeczka przyszła, dobrze. A to już... Nie, to już nie przegadamy. Się pytała, czy mamy jakieś... Czy mamy jakieś... Tak, ja przecież mam newsy, powiedziałem jej synowi, no ale dobra. Głupie to. Głupie. Co ci możemy sprzedać, przyjaciółko? Bo może coś możemy. Zobaczmy. Tak jest zawsze, wiecie, córka przychodzi, to ten. Sprzedajemy. Aha, fajnie, nie bo nie masz złota, zajebiście. Tak naprawdę nic nie masz, moja droga. Tu jest jedzenie. Słuchajcie, dobra. Nie przedłużajmy, mamy punkt do rozdania. Mamy chyba jakiś nowy krzyk, czy nie? Nie, tylko jeden mamy krzyk. Okej. Okay. Pod zetką jest krzyk, nie? Dokładnie. Ale mamy punkt chyba z dorzucenia. Mamy w awansie? Tak, dobrze. Ostatnio była kondycja, więc teraz dajemy z dyraowie. O 10. I teraz tak, na co wydajemy perka? Bo to, jak wiecie, ważne. Co daje retoryka? Atrakcyjność, panie władzo. To też by się mogło przydać. Ale ja czuję się jeszcze trochę słaby, wiecie, więc damy jakiś łuk albo coś, albo jednoręczną. Zobaczmy, co tutaj w łuku mamy. Mhm. Siekoli wzrok, a tutaj? Co to jest? Aha, to na przykład potężny strzał. To jest głupie, tylko jeszcze chyba nie mogę, tak? Nie do końca ogarniam, jak to działa. A tutaj co jest? Strzał krytyczny. Możemy to jeszcze raz? Nie możemy. Nie kumam, jak to działa. Nie mogę dodać. Nie pozwala mi jej wziąć. Ciekawe dlaczego. Powiedzcie mi, dlaczego nie mogę. Taka podpowiedź od was, kochani. Mam niby ucznictwo, niby w je wchodzę, a on nie chce mi dodać punktu. Nie grałem dwa dni, ale chyba nie będę tak się zmienić. Było niejednoręczne, co możemy tutaj zmienić? Popatrzmy. Szybkiego przez łeb. Ataki toporami. Nie, nie mam toporów. Postawa bojowa. Nie głupie. A co tu jest? Tutaj na przykład. O, no nie, nie mam dwóch broni. Więc to tutaj jest. Nie głupie. No dobra, damy to. Krytyki zawsze spoko. Ale czemu nie mogłem dodać tamtych? Bo to jest ciekawe. Musimy powiedzieć, czemu nie mogłem. Ale już teraz tym się nie rozwodźmy, bo już minęło 5 minut odcinka, a tutaj nic się nie dzieje. Słuchajcie, co możemy wziąć? Nie, to jest za daleko. Siwobrodymi, słuchajcie. Zróbmy to. Siwobrodzi.
Ja sobie zapiszę tylko. I moi drodzy, lecimy. I lecimy, kochani, do Siwobrodych. To jest ważna część rozgrywki. Nauczymy się łączyć krzyki. W sumie ja tych krzyków nigdy nie używałem jeszcze, bo o nich zapominam. Ale wszystko przede mną, nie? Tak myślę, lecimy. Spróbujmy. Nic się nie stało? Dobra. Szacun. Daleko mam tej strażnicy? Pokażcie mi mapę. Kaj ta strażnica jest. Lol. Tutaj. To kawałek drogi. Wiecie co? Pojedziemy tutaj. Tu przejdziemy tutaj, no. Tak zróbmy. Bo tą drogę już mamy obeznaną, więc będzie nam prościej. Lecimy. Minie trochę dnia przy okazji. Lecimy. Tak, bo tam już byłem. Tam to zbadałem. Idziemy teraz dalej. Nie udało mi się trafić na tą strzałę. To nic. Pokażcie mapę. Dobra, lecimy. Wiecie, odwiedzimy ten grobowiec najpierw. To dlaczego by tego nie robić? Uciekaj, lisku. Nie mam do ciebie zwady z tobą żadnej. Nie mam. Nie będę cię zabijał. Chociaż może powinienem. Zawsze, wiecie, krzyki i tak dalej, punkty jakieś. Następny lisek, no proszę. Wejdziemy do tego grobowca przy okazji, hehehe. A dlaczego by nie? Co ten lisek tak biegnie? Nie wiem, zabić go? Ile tu jesz, mielisku? Dawajcie kozę. Druga koza? Kto to jest? Musisz się tak gapić? Jestem dotknięty. Gdyby nie ochrona Perit, już rok temu umarłby dla zarazy. Ojej. Wracam do wysokiej skały. Nasz pasterz się zatracił i niewykluczone, że gniew Perit dotknie każdego, kto przy nim trwa. Kesz powie ci więcej. Ja chcę tylko wydostać się ze Skyrim tak szybko, jak to możliwe. Okej. No dobra. Szanuję, a teraz idziemy tutaj. Tu jest jakiś grobowiec i tam są pewnie nieumegli. Znając życie. Livia gotowa? Idziemy na imprezkę. Oj, wiecie co, jest tak. Chciałem, żeby będzie takie wczytywanie, nie? Ale że nic nie ma, to. Ha! Bakin!
Przestraszyłem się. W pobliżu jest nekromanta, więc uważaj na siebie. Możesz mi pomóc? Jest w grobowcu. I pewnie. Bogowie wiedzą, co ze szczątkami moich przodków. Stary. Pewnie, że pomogę. Moja rodzina nigdy się z nim nie zgadzała. A on ostatecznie oszalał. No dobra. Żeby zbezcześcić nasz grobowiec rodzinny, wykorzystując naszych przodków do nekromancji mrocznych elfów. Moja ciotka weszła za nim, ale jeszcze nie wyszła. A ja nie mam z nim szans w pojedynku. Świetnie. Otworzę drzwi i spotkamy się w środku. A Livia? Poprowadzisz nas dalej. Gdzie z nami? Livia, chodźże. Będzie się działo. Powinniśmy zapolować na Walsa Verena, zanim narobi tu więcej szkód. Czekajcie, bo ja muszę pokraść. Musi być zapłata, nie? Kurde. Tu gadu gadu, 20, ale sztuczna złota poszło. Dobra. Złoto, amulet. Reszty nie potrzebuję. Bo tam też było pójście na górę. Oczywiście, że bierzemy klejnot. To jest takie, zobaczcie, bo tam też było. Pójdźmy tam, zobaczymy jeszcze, bo może ja coś przegapiłem, nie chcę tego przegapić. Tu można wejść? O kurczaki. Opylało się wchodzić, nie? Chodźmy dalej. To nie będzie długa przygoda, tak mi coś się wydaje. Szkoda, że nie można zdjąć. Szkoda, że nie można zdjąć strzały z tego, z łuku już. Albo może można i tego nie umiem zrobić. By mnie oczywiście nie zdziwiło. Jakby tak było. Ej, kurde, no. Przeszło ci? Że mi nie wolno kraść? E, tam opowiadasz. Jak polowanie na tych palenek, oni uciekają ode mnie, to jest coś genialnego. Podoba mi się to. Nie! Ciociu Agno. Natalosa. Dlaczego z nią nie poszedłem? A? Tylko bogowie wiedzą, jak on bezcześci ciała moich przodków. Kiedyś Agna powiedziała mi, że głęb i
znajduje się tajna komnata, w której chowano pohańbionych członków rodziny. Może tak dostaniemy się do głównej komory. Dobra, spokój, muszę złoto najpierw poukradać. To czytam. No najpierw tu chodźmy, no. Pomylił mi się przycisk, jak zwykle. To przeszukałem i się... Ale coś tam zawsze było, tak? O, klejnot duszy, proszę. Co ja wziąłem za zbroję jakąś? Z 30, a moja zbroja ma 32. No to też jest spoko, no. Gdybym oczywiście ten potrzebował. Tu jeszcze jedne drzwi. Więcej was. Przepraszam. O. Boże, ile tu jest tych do zbierania? Ile tu jest dagów? Trzeba to wszystko zwiedzać, kurde. Mieli być ci w obrodzie, a podejrzewam, tutaj utkniemy na dłużej. Otwieramy. To jest wszystko wspólne, panie przyjacielu. Och, to. No nie mogę znaleźć. A może tak? Nie. Dobrze, że mamy jeszcze sporo tych wytrychów. Lekko nie jest. Jakoś w tą może. O. A, dobra, to już wiemy. Gdzieś tu. Dobra. Nie opylało się. Urny. Pewno, że obrabowuje urny. Kto normalny chowa zmarłych. Kółka wodna. Ja kocham te pajączki. Ten,
Tą broń trzeba wyrzucić. Jedyny plus takiej walki jest taki, że w nich jest dużo złota, no. To trzeba im przyznać. Lepsze od mojego? Obrażenia 13, jedyny więcej. Trzeba zamienić, nie? Zaraz zamienimy. Poczekajcie. Broń. Pod Q. A nie, ale może go nie zmieniajmy jeszcze, wiecie? On jest uświęcony. On jest lepszy na razie, bo walczymy z nią magłymi. Nie zmieniajmy. Chyba spójrzmy inną drogą. Nie ma żadnego przejścia. Tędy przyszliśmy. Ale czy jest coś? Poczekajcie. Łańcuch. Jest. Przejście prowadzi przez sarkofag. Nie podoba mi się. Mi też. Ale lepiej chodźmy dalej. Kilim. No dobra, uczeń. To lepszy, cięższy od tamtego. Ty jeszcze kufek do otwarcia. Weźmy, trochę jest warta. Dobra. Wydaje mi się, że nie podoba mi się do głównej komory grzebalnej, gdzie ukrywa się. To tak. Wejdźmy tam i skończmy z tym. Główna komora grzebalna. To jest dopiero tytuł odcinka. Ja to sobie zapiszę, słuchajcie. Bo to jest dobry, czego nam było dzisiaj potrzeba.
Och ty dziadu! Ładna imprezka. Ale nas zrypali. Jestem we szoku. Ty, to jest naprawdę gruba akcja, widzę. Ten typ się pojawił. I zniknął. O, udało się tym razem. Tym razem się udało pokonać dziada, pradziada. Proszę, weź ten i zostaw. Chcę się zająć ciotką. Dzięki za pomoc w sprawie Walsa. Co dostałem? Proszę, złoto, klucz. Zająć ciotką Agnę i członkami rodziny. Taki sam mam, więc nie. Obrażenia. Dzięki za pomoc w sprawie Walsa. Proszę, weź to i zostaw mnie. Chcę się zająć ciotką Agną i innymi członkami. Zostawię cię, przyjacielu, tylko chciałbym wszystko tutaj pozbierać, przyjacielu, wiesz? Fajny był taki odcinek, bitny, co? Muszę powiedzieć, że mi się bardzo podobał. Ale teraz chcę pozbierać jeszcze fanty po tych wszystkich dziabongach. Obejrzeć łuki. Mówię, ten uświęcony łuk nie jest jakiś taki, wiecie, mega. Ale ma ten wielki plus, jakim jest... Jakim jest to, że może tych odgonić, tak? I... Gdzie? Chodźmy. Tam była jakaś skrzynia. Tutaj mogą być fajne rzeczy.
drzwi jego pokoju, w których jest hełm, liniane szaty, i tutaj absolutnie nic nie ma. Tu jest coś. Złoto, buty, diadem. Słuchajcie, no powiem tak, no... bym to przeszedł, to było tyle kosztowności. No dobra, to co teraz? Tam nie wejdę. Bo to jest chyba to wejście drugie, co było zamknięte. Chodźcie, wychodzimy stąd. Chodź, Lidia. Musimy stąd wyjść. I jak wyjdziemy, to podejrzewam, że tam otworzymy te drugie drzwi w tym głównym pokoju. To był skrót. Ja oczywiście musiałem iść naokoło i bardzo dobrze, bo dzięki temu mamy dużo więcej fantów i doświadczenia. Aha, rozumiem. Stek z łososia. Dobra, słuchajcie. Mamy już 30 minut odcinka, więc będziemy tutaj się rozwodzić. Obrażenia 10. Teraz można by wyrzucić. To dobre jest. Jeden możemy będzie mogli sprzedać. Ten ma, widzicie, 12. A ten ma lepszy, więc trzeba będzie to tak domyślnie zmienić. Tutaj zmienimy go w ulubiony. Znaczy nie, będę sobie go wyrzucać. Też zrobiłem z tym ten uświęcony łuk, którego chyba nie wziąłem. Nie jest. Dobra, trzeba zmienić kół. Aha, to się... już nie pamiętam, co się robiło. Widzicie, muszę wejść teraz w ulubiony, dokładnie, tak? Usuń z ulubionych efeczką. I teraz muszę wejść w ten łuk i dodać go do ulubionych. Mogę coś naładować. Nie wiem, co to daje. A teraz jest magiczny pewnie jakiś, tak? Wchodzimy teraz w ulubione. Ten usuwamy z ulubionych. Wchodzimy w ten i dajemy do ulubionych, czyli efeczką. W sumie mogę robić to poza odcinkiem, nie? Dobrze, ja wychodzę, kochani, stąd, a my zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i w końcu dojdziemy zaraz do tych siwobrodych. Zaraz, czyli w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, piąteczka, hej!